Siemanko moi drodzy widzowie, witajcie w kolejnym podcaście Bazok o gitarach, a w nim SH7 Apogee, czyli starszy brat mojego Cuba. Pełnowymiarowy stomp head polskiej firmy Taurus Amplification. Bierzcie kawki, herbatki w dłoń i usiądźcie wygodnie, bo ten materiał będzie długi. Miłego oglądania! Tradycyjnie rozpoczniemy sobie od krótkiego omówienia. Przepraszam Was za to, że wzmacniacz jest pochylony i niewiele na nim widać, ale jego bryła uniemożliwia mi położenie go prostopadle do obiektywu. Skupcie się na tym, co mówię, postaram się wszystko opisywać obrazowo. SH7 Apogee to wzmacniacz wykonany w technologii hybrydowej. Mamy tutaj jedną lampę między przedwzmacniaczem a końcówką mocy, która sprawia, że piec ten pracuje jak lampa. Rozkręcając końcówkę, uzyskujemy naturalną, przyjemną saturację i uwaga, pracuje ona w czterech trybach: 12, 20, 40 i 90 watów. Co ważne, ma ona odpowiedni zapas i nawet w najgłośniejszym trybie i z głośnością na maksa nie uzyskacie brzydkiego tranzystorowego przesterowania. Jest to bardzo ważna cecha w przypadku tranzystorowego wzmacniacza. Apogee posiada dwa niezależne kanały z pełną korekcją. Niskie, średnie, wysokie, najwyższe i volume. Dodatkowo na kanale czystym mamy dostawkę crunch, również aktywowaną foot switchem, która pozwala nam przesterować ten kanał. Jest to fajnie zrobione w ten sposób, że nie ma dużej rozpiętości głośności między crunchem a cleanem, co Wam zaraz pokażę. Oczywiście jest drobna, ale w żaden sposób nie przeszkadza nam w użytkowaniu tak naprawdę trzech różnych brzmień w czasie rzeczywistym. Jeżeli chcesz, możesz również wykorzystać funkcję boost, która pozwala nam podbić głośność i saturację naszego brzmienia za pomocą odpowiedniej gałki i przełącznika nożnego. Dodatkowo na wejściu mamy trzy ciekawe bajery, fajną bramkę szumów, która nie jest zbyt agresywna, servo, czyli taka kompresja równoległa wzbogacająca brzmienie naszej gitary i podbijająca określone pasma, i pogłos. Ten ostatni możemy włączać bądź wyłączać za pomocą foot switcha. To naturalnie nie koniec atrakcji, ale żeby ten odcinek miał jakiekolwiek tempo, pograjmy sobie troszkę, a później wrócimy do szczegółów. Tryb 90 W, serwo wyłączone, reverb wyłączony, bramka wyłączona, wszystkie gały na 12, kanał czysty, nagrywany tradycyjnie, czyli Oxbox. Dokładnie ta sama symulacja co w przypadku Cuba, więc możecie sobie porównywać te dwa testy ze sobą. Gitara to PRS S2 z moimi sygnowanymi pick-upami. Dobra, grajmy. Gdybym miał jakoś ocenić to brzmienie, powiem, że jest mocno zmulone. Znowu mamy tutaj sporo basu, więc pierwsze co będziemy robić, to kręcić gałką bass. Spróbujmy na zero ją ustawić. Dwunasta, jeszcze raz. I max z ciekawości. Więc gdybym ja miał kręcić swoje brzmienie, szukałbym tu na minus 2. Tak, około minus 2, to jest optymalna ilość basu. Jest trochę bardziej zwarte, ale wciąż pełne. Dobra, od razu gałka middle na maksa. Generuje ona przesterowanie, tak, dajemy na 0. Teraz brzmienie jest dość puste, więc myślę, że koło godziny 12 będzie optymalnie. Pamiętajcie, że Taurusy mają też przycisk range przy middle, który pozwala jeszcze bardziej podbić sygnał w środkowych częstotliwościach, więc to jest bez range na 12. I teraz z range. Brzmienie robi się zdecydowanie bardziej wyraziste, klarowne, dźwięki są lepiej zdefiniowane. Więc możemy na przykład podbić range, ale odrobinkę zdjąć middle, dać takie minus 2 na plus range'u. No nie, jest bardzo czysty, krystaliczny clean. Dobra, gałka treble, czyli wysokie tony na 0. Trochę
troszkę efekt ścinania gałki tonu w gitarze, a teraz treble na maksa. Fajnie, mocno fenderowo, czyli wycofujemy środek, dodajemy góry i mamy takie właśnie deluxe reverbowe klimaty. Ja to nazywam twardym cleanem. Dobra, więc co teraz mnie interesuje? Zobaczmy, jak działa serwo na kanale czystym. Zostawimy sobie te ustawienia, czyli bass minus 2, middle minus 2, ale z plus range'em, treble plus 1, presence. Ok, jeszcze jedna gałka na 0. Na połowę. I na maksa. Dość subtelna różnica, taki oddech, można powiedzieć, dźwięku. Ale to, co mnie bardziej interesuje, to jak oddziałuje serwo z naszym kanałem czystym. Posłuchajmy. O, połowa. Delikatne przesterowanie poprzez saturację, tego wysycenie brzmienia. Jest zupełnie inny klimat. Jak wcześniej było twarde, teraz jest cieplutkie, tłuściutkie brzmienie. Serwo na maksa z ciekawości. Jest kolosalna różnica. Wróćmy do zera. Teraz cała zabawa polega na balansie między użyciem serwo jako takiego symulatora rozkręconej lampy. Ewentualnie możemy też spróbować innej rzeczy, czyli znaleźć przełamanie końcówki mocy. Wiem, że to brzmi abstrakcyjnie w przypadku tranzystora, ale tutaj tak to działa, patrzcie. To jest na połowę głośność. Dajemy troszkę więcej. O, tutaj. Słyszycie to? To jest normalnie lampowy sound. Naturalnie skompresowany. A dajmy mu jeszcze serwo trochę. Jakby ktoś odróżnił to brzmienie od nagranej pełnej lampy w ślepym teście, to zjadłbym swój kapelusz, naprawdę. Zresztą feeling w grze jest dokładnie taki sam, jak na rozkręconym lampiaku. Idźmy dalej, wyłączmy serwo, posłuchajmy, jak działa reverb, dobra? Więc włączamy go przyciskiem, dajemy na połowę. Na maksa. Dobra, więc tutaj jest zdecydowanie bardziej agresywny niż w Cubie, co może mieć swoje zalety i wady, też taka trochę zmodulowana sprężyna. Gdybym miał ustawiać reverb dla siebie, to wziąłbym jakieś 2 na 8, tak? Tu też jest do 8. Może jakieś 3,5. Tak, czyli nie wychodziłbym raczej poza połowę, bo tu już na 5-6 jest naprawdę sporo tego pogłosu. Dobra, ale brzmi ładnie. Wrócimy sobie do trójwymiarowego reverbu w stereo z Oxboxa i tak przeprowadzimy dalszą część testu. Od razu lepiej. Dobra, więc zobaczmy w takim razie, ile uzyskamy przez steru z rozkręconej końcówki mocy. W
to jest kanał czysty na maksa, dodajmy więcej środka, żeby więcej to przesterowało. Okej, okay, ten przester tak średnio mi się podoba, szczerze mówiąc, jest taki bardzo siarczysty, dużo ma informacji w górnych częstotliwościach, a dodajmy jeszcze serwo do tego, tak, jakbyśmy chcieli wzmocnić. I z ciekawości kliknijmy gain, bo serwo ma jeszcze możliwość podbicia sygnału na wejściu. Przejdziemy sobie teraz na tryb crunch, posłuchajcie jak działają switche, jak magazynek z Garanda by wyskakiwał. Dobra, tryb crunch i tryb clean na tej samej głośności. Jest praktycznie identycznie, no nie, więc jak najbardziej użyteczne ustawienie, dajemy crunch na maksa. Jak sama nazwa wskazuje, bardzo chrupiące brzmienie. Troszkę bym powiedział sterylne, takie suche. W Cube'ie miałem wrażenie, że jest więcej tych takich, wiecie, soczystych częstotliwości, jeżeli można tak powiedzieć. To jest max, jaki uzyskam z crunch'a. Mogę też rozkręcić końcówkę mocy. Dość fuzowate brzmienie, sprawdźmy jeszcze jak się czyści, bo to jest ciekawe. Migałka głośności. OK. I teraz kanał High Gain, przesterowany, wszystkie gałki na południe. Damy trochę więcej głośności. Ma zdecydowanie więcej wygaru, jak miał go porównać do Cube'a. Tutaj powiedziałbym, że jest więcej nowoczesności, więc rozkręćmy gain na maksa, zobaczmy jakie mamy w ogóle możliwości na full. To co jest fajne, to że nie ma za dużo basu w tym przesterze, może dlatego mi się wydaje, że jest nowoczesny. A na 2 na 8? Robi się mocno rockowo. Dobra, i teraz kręcimy gałami, bas na 0. Bas na połowę. I bas na maksa. Dobra, basu nie potrzebujemy, raczej dalibyśmy na 12, ewentualnie minus 1. Teraz middle na 0.
Dobra, na połowę. I na maksa. Naprawdę dużo się tutaj zmienia z gałką middle. Możemy też dodać range, to jest full range, full gałka. Połowa middle. I zero middle. Przyznam szczerze, że ja jestem fanem, wiecie, bardzo środkowych brzmień, więc ja bym tutaj dał range na plus, jakiś plus 1, plus 2, czyli godzina 14 około i to by było brzmienie. Czyli troszkę wycofany bas, podbity środek, zobaczmy teraz treble na 0. Na połowę. I na maksa. Jeżeli pytacie o moje brzmienie, to ja bym cofnął treble, dał takie minus 2, minus 3. Wydaje mi się, że ta gałka odpowiada za ten fizziness, za to musowanie, którego nie lubię w brzmieniu. Także teraz to brzmienie jest bardzo środkowe, przebijające się. I presence na 0. Na połowę. I na maksa. Jeżeli lubicie bardziej agresywne brzmienia, no to można podkręcić. Ja znowu bym trochę cofnął, czyli raczej bym zagadał środkiem, bym dodał więcej środka, a wyciął te najwyższe częstotliwości. Według mnie wtedy ten wzmacniacz brzmi najbardziej rockowo i najbardziej bazokowo. Ok, no i zobaczmy, jak działa gałka głośności na maksa. Pojawia się dodatkowy przester, ale jest on dość wysoki, taki siarczysty. Tak jakby trzeba było więcej basu dać teraz. Nie wiem. Sprawdźmy, jak działa servo związane z high gainem. Dodajmy troszkę więcej, na przykład 6 na 10 przesteru. Serwo daje taką lampowość brzmieniu, to znaczy to, co normalnie robiłyby lampy na końcówce mocy, czyli tą kompresję i takie spompowanie, można tutaj spokojnie zasymulować właśnie gałką serwo, czyli tym kompresorem na wejściu. Chyba on jest na wejściu. Dobra. I gałka. Gałka. Bramka. Bramka szumów, moi drodzy. Zobaczmy, jak działa. Dam dużo high gainu, czyli dużo przesteru. I zobaczymy. Klik. Pozbędę się odbić z delaya i z reverbu, żeby to było takie bardzo sterylne. Okej, więc nawet jak gałka jest na maksa, to nie jest to natychmiastowe działanie, zatem pewnie to jest threshold.
Patrzcie, troszkę zostawia, a teraz damy na zero. One eternity later. Super, nie? Fajna sprawa. Mogłaby działać odrobinkę szybciej, jeżeli chodzi o mój gust, ale podoba mi się to, że nie wycina do zera tak agresywnie, tylko jest bardzo subtelna. Nie będzie wam przeszkadzać na pewno w graniu. Ale ja jestem bezbramkowy, w ogóle praktycznie nie używam bramki szumów, chyba że do konkretnego celu, żeby wiecie, sprawić, żeby te właśnie metalowe riffy były bardzo ciasne, ciach, 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 nie? Wtedy bramka szumów robi robotę. Dobra, zdejmijmy tego gainu, bo jest go za dużo, to zrobiłem tylko dla porównania i sprawdźmy, jak działają tryby mocy, więc to jest 90, 40, 20, i 12. Takie są różnice, bez normalizacji oczywiście, wszystko jest legitne. I został nam jeszcze boost. Maksymalnie rozkręćmy. Podbicie jest dość znaczne, ale mam wrażenie, że nie wpływa ono mocno na ilość przesterowania, raczej na głośność, więc to jest fajne, to mi się podoba bardzo w tym. Mute, czyli okej, możliwość całkowitego wyciszenia wzmacniacza, też może się wam przydać. A jeżeli chodzi o dodatkowe funkcje, bo miałem wam o nich wspomnieć, mamy szeregową pętlę efektów, możliwość jeszcze większego podbicia sygnału na wejściu, choć nie wiem, czy to potrzebne, bo tu gainu jest naprawdę sporo. I uwaga, dopięcie zewnętrznych kontrolerów, jeżeli chcecie, możecie sterować tym wzmacniaczem nie za pomocą tych switchy, ale na przykład za pomocą jakiegoś sterownika globalnego, który będzie sprzęgnięty z waszymi efektami. Jakby tego było mało, mamy wyjście line-out stereo, z tego względu, że możemy wysłać albo sygnał surowy, albo z nałożoną symulacją kolumny, a kolumny można wgrywać, jest tu air loader, możliwość przełączania między nimi i taka fajna ekwalizacja, która symuluje oddalenie bądź przybliżenie mikrofonu do środka głośnika, czyli jeszcze dodatkowy filtr pewnie dolnoprzepustowy. Opcja jak najbardziej przydatna, choć nie brzmi tak dobrze jak to, co wam dzisiaj zaprezentowałem, czyli wpięcie wzmacniacza w Oxbox albo zebranie go mikrofonem. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Jeżeli miałbym wam porównać SH7 do SH8, którego kupiłem, no to wydaje mi się, że brzmieniowo są one dość podobne, ale jednak SH8 ma więcej vintage'owego pazura, a SH7 jest nowocześniejszy w brzmieniu. Na plus dla SH7 jest niezależna korekcja obu kanałów, tutaj niestety kręcimy dwoma naraz, plus ten crunch, który jest de facto trzecim brzmieniem możliwym do uzyskania na bieżąco. Serwo działa fenomenalnie, reverb wydaje mi się jest fajniejszy w małym, może to jest to samo w ogóle, nie wiem, ale wydaje mi się, że jest bardziej taki użyteczny w małym, małej wersji Taurusa. Noise gate, miły dodatek, choć nie dla mnie, no i te inne bajery, których tutaj niestety nie ma. W kategorii gęstości brzmienia, czyli ilości brzmienia na kilogram, ten sprzęt jest bezkonkurencyjny, ten ma więcej opcji, ale za bardzo nie zamierzam z nich skorzystać. Stąd mój wybór, stąd takie porównanie. Zdaję sobie sprawę, że jak zapytacie kogoś innego, to może zupełnie odwrotnie o tym powiedzieć. Dziękuję wam za uwagę. Po mojej prawej stronie znajdziecie film o SH8. Sprawdźcie sobie, bo nagrywany został w taki sam sposób, można porównać te brzmienia. Pod spodem inny wzmacniacz, mega uniwersalny i zrobiony z myślą, aby był do wszystkiego. Czy tak jest w rzeczywistości? Sprawdźcie sami, ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło, gitary w dłoń!